Witam wszystkich bardzo serdecznie. Drodzy, dziś w czwartek 25 czerwca w książeczce z Biblią na co dzień mamy zapisane, iż obchodzimy dziś pamiątkę wyznania augsburskiego. Dokładnie dziś, 25 dnia czerwca 1530 roku, a więc 490 lat temu, na Sejmie w Augsburgu, ewangelicy, zwolennicy reformacji, w obecności cesarza Karola V, odczytali napisaną przez Filipa Melanchtona tak zwaną konfesję augsburską, czyli inaczej wyznanie augsburskie, a więc pismo mówiące o tym, w co i jak ewangelicy wierzą i co wyznają. W co i my, współcześni ewangelicy, wierzymy i do czego gotowi jesteśmy się przyznać przed innymi. Drodzy, kiedy myślę o tamtych czasach, prawie sprzed 500 lat, przypomina mi się obraz, a w zasadzie kadr z filmu Luther, kiedy książęta stojący po stronie reformacji są przymuszani, by wyrzekli się swej wiary. Oni klękają i zginają swe karki, pokazując, że gotowi są oddać swoje życie za to, w co wierzą. To było ich wyznanie. A jakie jest nasze wyznanie? Nie pytam, ilu z nas postąpiłoby podobnie, ale ilu z nas, współczesnych ludzi, dziś, w czasie wolności i swobody wyznania, przyznaje się do wiary w Boga? Dziś często słyszymy, wiara jest sprawą prywatną i nie należy się z nią afiszować. Dlatego jestem wierzący, ale nie praktykujący. Ale to oznacza, że nikt nie wie, że wierzysz. Nikt nie wie, że należysz do Chrystusa, że jesteś chrześcijaninem. I jak ma się to do słów Jezusa, który powiedział: każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim. Drodzy, być może teraz ktoś pomyśli, do czego mam się przyznać, co mam wyznać? Odpowiedź znajdujemy w tekstach na dziś przeznaczonych. Ja, Pan, jestem Twoim Zbawcą, a Twoim Odkupicielem jest Mocarz. Czytamy w 60 rozdziale Księgi Izajasza. A apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze, a w zasadzie zadaje pytanie: kto nas odłączy od miłości Chrystusowej? Drodzy, w tych dwóch wersetach Izajasz i Paweł zawarli kwintesencję naszej wiary. Zbawienie i miłość. Oto dwa fundamentalne kamienie wiary. Bóg Zbawca tak nas umiłował, że zesłał na świat swojego Syna Jezusa Chrystusa, abyśmy w Nim, w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, usprawiedliwienia dostąpili. To jest podstawa wiary naszej. Na tym fundamencie budujmy każdy nasz dzień. I nie wstydźmy się przyznać i wyznać przed innymi, iż należymy do Jezusa, że On jest naszym Panem. Dlatego z odwagą i radością wprowadzajmy w życie słowa Jezusa. Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. Amen. Módlmy się. Panie Boże, Tobie dziękuję za Twoją miłość. Tobie dziękuję, że Ty kochasz każdego z nas i że Ty chcesz zbawić wszystkich ludzi. Proszę Cię, Panie, Ty buduj nas. Ty umacniaj nas w wierze, abyśmy każdego dnia chcieli wyznawać, że to Ty jesteś naszym Panem, abyśmy swoim życiem świadczyli o Tobie. Prosimy Cię, Boże, o Twoje błogosławieństwo na ten dzisiejszy dzień. Ty nas prowadź, wspieraj i umacniaj. Amen. Życzę wszystkim miłego, dobrego dnia. Pozostańcie z Bogiem.